Siema, tu Wahacz. Zapraszam na test Forda Focusa Kombi po liftingu, przy okazji którego w kabinie tego auta pojawił się chociażby ogromny tablet, co wyraźnie wpłynęło na sposób obsługi, co się jeszcze zmieniło oraz jakie wrażenie ogólnie robi Focus w 2022 roku, powiem na podstawie kilku dni, które spędziłem za egzemplarzem w wersji Active, czyli lekko uterenowionej, a także z benzyną 1.0 155 koni pod maską połączoną z automatem. Startujemy! Poza zmianami we wnętrzu, w odświeżonym Focusie przeprojektowano też nadwozie i chociaż ogólna bryła pozostała oczywiście taka sama, to przedni pas uległ znaczącym modyfikacjom, bo pojawiła się w nim atrapa chłodnicy o nowym kształcie i przeniesione zostało na nią logo producenta. Inny projekt ma też zderzak oraz światła. Przyznam, że te zmiany wyraźnie wpłynęły na odbiór samochodu, bo teraz Focus przynajmniej dla mnie sprawia wrażenie bardziej masywnego i dojrzałego auta. Z tyłu modyfikacje ograniczyły się do innego wzoru lamp. Wersja Active z kolei zarówno przed liftingiem, jak i po nim robi to samo, to znaczy dodaje trochę terenowości do testowanego modelu za sprawą podwyższenia zawieszenia o 3 cm, ale też wprowadzenia pakietu stylistycznego z dodatkowymi srebrnymi wstawkami na zderzakach. Za czerwony lakier metallic dopłaci trzeba 5100 zł, przy czym jest on najdroższy z palety i ceny innych oscylują wokół 2500 zł, a z kolei 18-calowe felgi aluminiowe wymagają dopłaty 2600 zł i zastępują one występujące w Active w standardzie 7. Drzwi Focusa wyglądają normalnie, ale są wyposażone w ciekawy mechanizm, mianowicie gdy się je otworzy, to automatycznie wysuwa się taka osłonka, żeby inne samochody nie były obijane na parkingach, a gdy się drzwi zamyka, to się ona chowa. Tablet w kabinie wygląda tak i jest on naprawdę ogromny, bo ma aż 13,2 cala i wygląda tutaj aż trochę dziwnie, przyznam, to znaczy bardzo dominuje nad resztą ładnie zaprojektowanej, ale jednak dosyć neutralny i zachowawczej deski rozdzielczej. Ekran oferowany jest w standardzie w każdej wersji wyposażeniowej. Obecność większego wyświetlacza niestety wyeliminowała fizyczny panel klimatyzacji. Został on zastąpiony rzędem przycisków na dole, które są zawsze dostępne, więc nie jest to jakieś bardzo niewygodne rozwiązanie, no ale fakt zostaje, że wymaga ono trochę więcej uwagi niż w przypadku tego, co było kiedyś. W zastępstwie zlikwidowanego panelu klimatyzacji mamy regulację głośności oraz jedynie kilka przełączników. Nowe oprogramowanie Sync 4 nie wprowadza rewolucji, a jest raczej ewolucją tego, z czym mieliśmy do czynienia wcześniej, tylko po prostu przystosowaną do ekranu o większej przekątnej, co się udaje dobrze, ponieważ mamy tutaj możliwość chociażby dzielenia tego ekranu pomiędzy różne funkcje. Ekran domowy też jest odpowiednio wielofunkcyjny, jest bardzo dobra reakcja na dotyk, duża szybkość działania tego systemu, jakość również ekranu nie pozostawia wiele do życzenia. Menu, dzięki temu, że mamy naprawdę dużą powierzchnię użytkową tutaj, są w bardzo przejrzysty sposób podane i nie ma problemów, aby znaleźć różne przełączniki. Też są, tak jak na Synka przystało, jeszcze te starsze wersje, Sync 3, Sync 2, że wszystko jest tutaj bardzo logicznie, bardzo przystępnie pogrupowane w kategorie, więc no, nie każdemu przeniesienie większości funkcji do tego ekranu przypadnie do gustu, ale jeśli ktoś nie będzie kręcił nosem na to, na ten taki odstający tablet, no to system ten jest bardzo dopracowany. Elektroniczne zegary są dobrze znanym rozwiązaniem z innych modeli Forda. Występują w standardzie od wersji Titanium X. Można w nich jedynie modyfikować to, co będzie na środku. Boczne sekcje są niezmienne, jeśli chodzi o swoją zawartość. Można dostrajać listę tą środkową, żeby przeklikiwać się przez nią wyłącznie przez te pozycje, które nas naprawdę interesują, ale nie ma ich jakoś bardzo dużo, żeby na przykład mapę tam wyświetlić czy tego typu sprawy, więc jest to zestaw wskaźników generalnie taki, że jakby był jedynie wyświetlacz na środku jakiś mniejszy pomiędzy fizycznymi tarczami, no to niewiele by się zmieniło, więc szału nie ma, ale jednak wszystkie najważniejsze informacje są obecne. Obsługa komputera odbywa się przy pomocy przycisków z prawej strony kierownicy i nie stanowi problemu. Mamy też tutaj odbiór połączeń, odrzucanie oraz zmianę piosenek. Z drugiej strony symetrycznie zmiana głośności, więc do takiego sterowania audio też można się łatwo przyzwyczaić. Trochę wyżej znajdują się przyciski odpowiadające za tempomat. Sporo generalnie tutaj elementów sterujących na tej kierownicy, ale nie jest jakoś trudno się tego wszystkiego nauczyć. Nie podoba mi się tylko to, że przycisk, który ma służyć do wyciszania muzyki, faktycznie ją wycisza, ale nie włącza pauzy, przez co utwór po jego wciśnięciu cały czas leci, co jest zupełnie bez sensu.
Kierownica, jeszcze dopowiem, obszyta jest dobrej jakości skórą, ale najbardziej zwraca uwagę jej taka grubość, mięsistość, ponieważ naprawdę przyjemnie się trzyma w dłoni coś tak zaprojektowanego w tej klasie samochodów. Rzadko taką właśnie trochę nacechowaną sportowo fajną grubość można spotkać. Active jest uterenowioną wersją Focusa, a jego cennik zawiera również zwyczajne odmiany Titanium i lepiej wyposażoną Titanium X, ST-Line dodającą sportowy pakiet stylistyczny, a także znajdujące się na szczycie cennika ST, które ma sportowego ducha nie tylko z wyglądu, ale również za sprawą silnika 2,3 litra 280 koni pod maską, zatem ogólnie każdy znajdzie Focusa odpowiednim dla siebie charakterze, o ile oczywiście taka osoba posiada minimum 115 550 zł przeznaczone na samochód. Pokazywany cennik tyczył się na dworze hatchback, dopłata do kombi wynosi zawsze 3000 zł. Ford w przypadku testowanego modelu zrezygnował z jakichś typowo bazowych wersji wyposażeniowych, bo już w Titanium liczyć można na fabryczną nawigację wyświetlaną na tym ogromnym ekranie, dwustrefową klimatyzację, czujniki parkowania, składane lusterka czy trochę systemów bezpieczeństwa. Kolejne półki wyposażeniowe dodają pewne rzeczy jak dostęp bezkluczykowy czy kamerę cofania, ale cenę samochodu najbardziej podnieść można za sprawą układów napędowych i zwłaszcza automatycznych skrzyń biegów, bo względem manuala wymagają one dopłaty minimum 10 tysięcy złotych. Warto też od razu wspomnieć, że wszystkie układy napędowe Focusa, poza najmocniejszym w wersji ST, opierają się o benzynę 1.0 EcoBoost, co oznacza jednostkę trzycylindrową. Testówka doposażona w większość opcji dodatkowych kosztowała łącznie około 166 tysięcy złotych, a gdyby ktoś celował w bazowy egzemplarz, to znaczy Titanium, benzyna 125 koni i manual, to ile taki kosztuje całościowo, mówiłem przed chwilą, a teraz dopowiem, ile trzeba by za niego zapłacić miesięcznie w wynajmie długoterminowym na przykładzie oferty partnera Wahacz TV, czyli firmy Carlis Polska. Za parametry weźmy 3-letni okres wynajmu, zerową wpłatę własną oraz 20 tysięcy km rocznego przebiegu i wtedy przy uwzględnieniu w cenie przeglądów i części eksploatacyjnych miesięczna rata wynosi 1467 zł netto albo 1805 zł brutto. Szczegóły i możliwość dostrojenia ustawień można znaleźć w linku, który umieściłem w opisie filmu, a na carlispolska.pl dostępnych jest też wiele innych modeli, również w leasingu operacyjnym. Obecność silnika trzycylindrowego w Focusie można postrzegać jako wadę, bo w autach tego typu oczywiście montowane są takie jednostki, ale jednak przy mocy około 150 koni można już spodziewać się czterech cylindrów. Ford jednak, stosując taką strategię, poważnie podszedł do tematu, ponieważ 1.0 EcoBoost to ścisła czołówka najlepszych silników trzycylindrowych, z jakimi miałem styczność. Chociażby kultura pracy wypada tutaj naprawdę dobrze, bo podczas jazdy praktycznie nie słyszy się charakterystycznego warkotu, a silnik ma regularny i dyskretny dźwięk. Wciąż nie jest idealnie i wsłuchując się da się wychwycić pewne odstępstwa, no ale właśnie, bez wsłuchiwania praktycznie nie. Tak samo elastyczność 1.0 EcoBoost stoi na dobrym poziomie, przy czym w takim jej postrzeganiu pomaga też automatyczna skrzynia PowerShift, ponieważ całkiem naturalnie reaguje ona na wciskanie gazu i stara się, aby przyspieszanie odbywało się zazwyczaj z minimum 2000 obrotów na zegarach. Wciskając gaz maksymalnie w trybie sportowym uzyskać można takie przyspieszenie od 0 do setki. Oraz takie 90-140 km na godzinę. Ogólna dynamika samochodu wypada bardzo pozytywnie i czuje się, że ma się do dyspozycji około 150 koni mechanicznych, co przekłada się na możliwość bezstresowej jazdy i wyprzedzania i problemów nie ma również na drogach szybkiego ruchu, gdzie Focus wciąż ma odpowiednią werwę. Skrzynia podczas czy to zwykłej, czy dynamiczniejszej jazdy nie ma też tendencji do szarpnięć i szybko żongluje biegami i ogólnie automat PowerShift to udana konstrukcja, której właściwie jedynym problemem jest cena wynosząca wspominane niemal 10 tysięcy złotych, a w przypadku słabszego wariantu 125 koni różnica ta rośnie do 14 tysięcy złotych, bo wtedy wraz z automatem dostaje się niewystępujący w połączeniu z manualem miękki układ hybrydowy. Przy mocy 155 koni mechanicznych zawsze jest on obecny i miękka hybryda pełni tu standardową funkcję wspomagającą, dzięki której odciąża lekko spalinowca podczas przyspieszania i gwarantuje płynniejsze odpalanie, co odbywa się dzięki energii odzyskiwanej z hamowania. Hybrydy nie da się dezaktywować, aby porównać jak wpływa na jazdę i jej ekonomikę, ale pod kątem spalania testowany Focus w Warszawie zużywał mi średnio 6,5 litra na setkę, na zwykłych drogach pozamiejskich były to okolice 5 litrów, na ekspresówkach 6 litrów, a jadąc prędkościami autostradowymi komputer pokazywał około 7,5 litra.
Frontowa szyba w Focusie jest zauważalnie pochylona, ale widać przez nią trochę maski. Ona też ma całkiem regularne kształty, nie jest jakaś bardzo długa, więc biorąc to wszystko pod uwagę, wjeżdżanie gdzieś przodem nie jest specjalnie trudne w tym samochodzie. Także obserwacja otoczenia po bokach nie stanowi problemu ze względu na rozmiar szyb. Tylny słupek jest dosyć masywny, chociaż ta dodatkowa szybka sprawia, że nie jest źle. Z kolei tylna szyba jest okazałych rozmiarów, kończy się mniej więcej wraz z nadwoziem i nie jest pochylona. W testowanym Fordzie, co ciekawe, można mieć dwa rodzaje kamer cofania. Nie można mieć kamery 360 stopni tutaj, ale zamiast takiej domyślnej można sobie zamówić kamerę cofania szerokokątną, taką jak w egzemplarzu testowym. Ona wchodzi w skład różnych pakietów, ma też wysoką rozdzielczość. No, nie powiedziałbym, żeby była ona jakaś super wysoka, ale szczegółowo się tak wypada. Ok, mamy też dużą płynność i rozsądne pole widzenia, bo chociaż trochę te sekcje po bokach się rozciągają, no ale i tak nie jest to na tyle, żeby jakoś przekłamywało odległości. Focus przy niższych prędkościach ma żwawy układ kierowniczy, dzięki czemu jazda w mieście jest przyjemna i też nie wymaga większego wysiłku. Wymiary nadwozia tego samochodu to 467 cm długości i 184 cm szerokości, zatem one chociaż nie są najmniejsze, to również jak na kombi sytuacji nie utrudniają. Właściwości jezdne testowanego modelu zaczynają błyszczeć jednak przy większych prędkościach, ponieważ wtedy docenić można bardzo dobrą precyzję i bezpośredniość reakcji i te cechy rzadko można spotkać w innych samochodach o takim jak Focus przeznaczeniu, czyli nie mających nic wspólnego ze sportowymi aspiracjami. Przez dynamiczny, ale jednak typowo cywilny silnik nie ma co tutaj mówić całościowo o jakichś unikalnych wyczynowych wrażeniach, ale patrząc tylko na to, jak testówka jeździ po zakrętach, to trudno jest od rodzinnego kombi czegoś więcej wymagać pod kątem pewności prowadzenia, a zarazem dawanej frajdy. Zawieszenie też jest mocnym punktem Focusa, ponieważ nie występują w nim jakieś zwracające uwagę przechyły i nadwozie na łukach jest dosyć zwarte, ale nie przeszkadza to testówce w byciu autem naprawdę wygodnym, bo na nierównościach nie ma twardego dobijania ani hałasów, a w połączeniu z dosyć miękkimi, dobrze wyprofilowanymi fotelami komfort podróży stoi na wysokim poziomie. Wersja Active z podwyższonym zawieszeniem daje trochę więcej możliwości w terenie. Dodatkowo mamy tu tryby przydające się na gorszej jakości nawierzchni ze względu na modyfikację działania kontroli trakcji. Wciąż jednak warto pamiętać, że w Focusie liczyć można wyłącznie na napęd na przednią oś, więc o ile Active na jakichś gruntowych drogach da trochę więcej spokoju niż zwykła odmiana, to wciąż nie jest to pojazd do taplania się w błocie. Z kolei na drogach szybkiego ruchu liczyć można w testowanym Fordzie na dobre wyciszenie, bez pojawiających się jakichś ostrych dźwięków, np. wiatru. W trasie przydaje się też wyświetlacz przezierny za 2000 zł, niestety pozostał on w komplecie z dodatkową szybką. Gdy jeździłem Focusem przed liftingiem, dekoracyjne oświetlenie było w nim jedynie na tunelu środkowym. Teraz zostało ono rozszerzone o klamki, kieszenie w drzwiach oraz przestrzeni na nogi. Jest to kiepsko widoczne w kamerze, no ale gołym okiem da się to dostrzec. Niezmieniony został za to kolor podświetlenia instrumentów pokładowych i mamy tutaj charakterystyczny dla Forda błękitny kolor, taki, że się wsiada i od razu wiadomo z samochodem, jakiej marki ma się do czynienia. Moim zdaniem jest on przyjemny, ponieważ po pierwsze jest czymś innym niż zazwyczaj spotyka się w autach, teraz jest dominacja bieli, a tutaj jest jednak kontynuacja tej specyficznej tradycji. Też dobrze wypada czytelność takiej barwy, nie jest ona zbyt ciemna. Wszystkie przyciski, przełączniki doczekały się tutaj swojego źródła światła. Przednie światła Focusa wraz z liftingiem mocno zmieniły swój wygląd i zamiast mniejszych segmentów do jazdy dziennej zyskały pełne LED-owe jako obramowanie lamp, jeszcze zintegrowane z kierunkowskazami, co prezentuje się może bardziej standardowo, ale za to wyraziściej. W kierunkach w bocznych lusterkach też mamy diody. Tylne lampy też zostały trochę zmodyfikowane, ale w mniejszym stopniu niż te z przodu i niestety zmiany nie objęły w nich zastąpienia żarówkowych kierunkowskazów LED-owymi, co jest rozczarowujące, ale poza tym testowany Ford po zmroku prezentuje się bez zarzutu i ma teraz trochę więcej charakteru. Światła w nowym Focusie nie tylko zmieniły wygląd, ale też technologię, bo w standardzie mamy teraz LEDy, a za 4900 zł domówić można matrycowe światła diodowe, które mają tak pionowo wygaszać część wiązki, aby nie oślepiać innych, a zarazem maksymalizować doświetlanie poboczy. Rozwiązanie to oferuje dobrą precyzję tworzenia świetlnego tunelu, chociaż też nie jakąś wyróżniającą się, oraz trzymającą dobry poziom moc świecenia. Oprogramowanie, jadąc bez nikogo przed nami, odpowiednio szybko wycinało środek i nie miałem sytuacji, abym
musiał interweniować, też sprawnie działało jadąc za kimś i co ciekawe, tak jak zazwyczaj u konkurencji po minięciu jakiegoś auta światła z lewej strony od razu się odpalają, tak tutaj komputer jakby analizował, czy zaraz nie nadjedzie kolejny samochód i mijając kolumny był mniej wyrywny do zmian, co w sumie ma sens. Ogólnie jest to rozwiązanie na wysokim poziomie, warte rozważenia mimo sporej ceny dla osób jeżdżących sporo poza miastem. Pilot obsługujący system dostępu bezkluczykowego jest bardzo mały, lekki oraz cienki, więc w ogóle nie odczuwa się jego obecności w kieszeni. Wykonany został z rozsądnego, czarnego, lekko chropowatego plastiku z delikatnymi srebrnymi akcentami. W górnych częściach deski rozdzielczej w Focusie zastosowano estetyczne, miękkie tworzywa. Dobre wrażenie wizualne robi również ta lekko niebieska wstawka. Spotkać ją można również na drzwiach. Na drzwiach też jest miękko, w najwyższych partiach. Tutaj mamy element ekoskórzany o ciekawym tutaj wzorku. Jest też miękki podłokietnik na desce rozdzielczej. Do tego miejsca jest miękko, poniżej jest już twardo, no ale te plastiki nie zwracają na siebie za bardzo uwagi. Ewentualnie trochę tutaj boczki tunelu środkowego są wykończone ekoskórą. Nie ma fortepianowej czerni na tunelu środkowym, czy też na konsoli centralnej, więc łatwo można utrzymać wszystko w czystości. Żadnych niepożądanych dźwięków nie słyszałem, nawet ten tablet, pomimo tego, że mocno odstaje, to nie trzeszczy ani podczas naciskania, ani podczas jazdy, więc ogólnie jakość wykonania wnętrza Focusa trzyma wysoki poziom, nie ma się tutaj do czego przyczepić. Z tyłu, gdy ustawiam przedni fotel pod siebie i siadam za sobą, to na nogi mam taki duży zapas wolnej przestrzeni. Nad głową też jest bezpiecznie, ponieważ nawet przy konkretniejszym wyprostowaniu się od podsufitki dzieli mnie jeszcze taki margines. Tunel środkowy w testowanym Fordzie jest w bardzo niewielkim stopniu wystający. W drugim rzędzie siedzeń spotkać można rozkładany podłokietnik. Bagażnik Focusa w kombi ma 635 litrów pojemności z zestawem naprawczym albo 593, gdy na pokładzie znajduje się dojazdowe koło zapasowe. W kufrze mamy niski próg załadunkowy, duży otwór, a także regularne kształty. Po obu stronach w bagażniku mamy wyciągane haczyki na jakieś torby. Można też przy pomocy dźwigni składać oparcia tylnej kanapy. Znajdują się także niewielkie kieszenie w nadkolach, a z lewej strony bonusowo jest jeszcze gniazdo 12-woltowe. Podłoga jest ciekawie zaprojektowana, ponieważ można unieść jej część i postawić ją pionowo. Ona się tutaj odpowiednio blokuje, dzięki czemu ta sekcja wykończona gumowo jest niejako oddzielona od reszty przestrzeni bagażowej. Tutaj można jakieś brudne rzeczy sobie włożyć. Później jak to się wszystko ubrudzi, to wyjąć tą matę, wyczyścić ją w odpowiednim miejscu. Pomysłowa rzecz, a jeśli to nie jest potrzebne, to można sobie normalnie to położyć. Tam dalej znajduje się jeszcze jeden płytki schowek. Maksymalne zdolności ładunkowe samochodu to 1653 albo 1620 litrów. Po złożeniu drugiego rzędu siedzeń uzyskuje się płaską podłogę. Podsumowując, Ford Focus po liftingu jednoznacznie pozytywnie zyskał moim zdaniem pod kątem wyglądu nadwozia czy technologii za sprawą chociażby świateł. Niejednoznaczną zmianą jest z kolei umieszczenie w kabinie ogromnego ekranu, ale jest to coś, z czym zdecydowanie da się żyć i można się do tego przyzwyczaić. Testowany model zachował za to wyróżniające się właściwości jezdne i chociażby tylko z tego powodu warto się nim moim zdaniem zainteresować. Jeśli ktoś poszukuje rodzinnego i praktycznego samochodu, a zarazem lubi tym samochodem jeździć i nie chce, aby był dły w prowadzeniu. A szkoda, że Ford raczej nie stworzy kolejnej generacji Focusa, ale biorąc pod uwagę jego obecne wcielenie, to model ten odejdzie na emeryturę z podniesioną głową. I to wszystko, co przygotowałem o Focusie. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że jego test się podobał. Jeśli tak było, zachęcam do dania temu filmowi łapki w górę. Będzie mi z tego powodu bardzo miło. Zainteresowanym przypominam o carlispolska.pl, ich ofercie. A jeśli ktoś nie ma, zapraszam również do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na Wahacz TV pojawią się już wkrótce. Na razie!